Siemano ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA 17 Ultimate Team. Przed nami mecze ligowe. Liga siódma, w której jestem obecnie i mamy w niej 3 zwycięstwa, 7 meczów zostało do jej ukończenia, 9 punktów, a więc niespełna 8 brakuje mi do tego, by awansować do ligi szóstej i zbliżyć się do półmetka. Wiadomo, liczy się dla mnie liga pierwsza, zobaczymy, czy uda mi się do niej dojść. W końcu ta seria to droga do pierwszej ligi. Za moment wybierzemy skład, którym będę grał. Tych składów mam kilka, między innymi taki podstawowy to ten bundesligowy oraz angielski. To tak dla przypomnienia osobom, które nie kojarzą, jakimi składami gram. Wśród rezerwowych jest Mkhitaryan, mam także Mareza. No nie wiem, kto z nich będzie lepiej spisywał się na prawej pomocy, bo tam obecnie króluje Sané, ale w trakcie spotkania na pewno będę rotował i dam szansę Mkhitaryanowi, jeżeli Sané się nie sprawdzi, a w kolejnym meczu być może będzie w podstawowej jedenastce Riyad Mahrez. No to tyle na początek, przejdźmy już do pierwszego meczu ligowego. Przeciwnik znaleziony, jego skład to BPL. BPL takie przeciętne, a więc w moim zasięgu. Nieraz o losu meczu mam wrażenie, że decyduje skład, a nie umiejętności czy zgranie. No dobra, przejdźmy do najlepszych rzeczy, które wydarzyły się w czasie tego meczu. I teraz podanie do Sané. Sané biega w pole karne, będzie tam szukał klubowego partnera. Ale co to się wydarzyło? Dlaczego on się machnął? Jest jeszcze Oskar, podaje do Sané. Sané w bramkę. Ale tam jest interwentujący Kasper Schmeichel. Dobre przejęcie piłki przez Leroya Sané. Sané, mocne uderzenie, ale mocno nie znaczy celnie. O tym przekonałem się właśnie przed momentem jeszcze w posiadaniu piłki. Theo Walcott. Walcott przed polem karnym szuka kogoś, komu mógłby zagrać. No i Sané uderza. Piękne teraz podanie do Theo Walcotta. Walcott! I to jest bramka na 1-0. 43. minuta. Długo kazali czekać mi na to moi zawodnicy. No i długo męczyłem się z trafieniem w końcu do tej bramki. Na szczęście udało się. Theo Walcott zaskoczył mnie tak dobrym wykończeniem. To była bardzo ważna chwila dla naszego zespołu. Ładnie rozpracować. No i to mu się udało. Oczywiście mnóstwo w tym przypadku. No ale niestety mamy 1-1. Ale ja... Ja wiem, że w tym meczu zdenerwuję się i to jest użycie delikatnego słowa, ponieważ jeżeli widzę, jak moi zawodnicy odbijają się jeden od drugiego, na piłka skacze jak kauczuk, to ja wiem, że prawdopodobnie będzie technologia w tym meczu po stronie rywala. Więcej strzałów celnych po jego stronie, no ja miałem dużo, ale niestety które nie szły w światło bramki. No zobaczymy, jak to spotkanie się skończy, ale... Wiem, że bez nerwów się nie obędzie. No i teraz zagranie do Walcotta. Już raz ten zawodnik popisał się dzisiaj świetną próbą uderzenia. Walcott po raz drugi! No i koniec. Mamy 1-1. No cóż. Nie pozostaje mi nic innego, jak pogodzić się z takim, a nie innym wynikiem. Niby większość strzałów celnych po jego stronie, no ale w czasie meczu jakoś tego w ogóle nie odczuwałem. 6200 na koncie, no słabo, ale skusiłem się na otwieranie paczek, w których i tak nic nie trafiłem. Za moment kolejny mecz, tym razem zagramy sobie składem bundesligowym. No i zobaczymy, jak tam nam pójdzie. No to poznajmy przeciwnika numer 2 w tym odcinku. Ponownie BPL, tym razem lepsze od poprzednika. Zobaczymy, czy Bundesliga okaże się lepsza. Może ta formacja będzie mi bardziej odpowiadała niż poprzednia 4-3-3. Tutaj mamy 4-1-2-1-2. Z tego, co się orientuję, to taką właśnie opcją gram. Zawsze jakoś przyzwyczajony jestem do gry na dwójkę napastników. Tam co prawda jest jeden napastnik, dwójka skrzydłowych, ale to nie to samo. Wiadomo, przyzwyczajenie robi swoje. Dobra, zacznijmy już grę. Faul w pierwszej minucie tego meczu. Williams otrzymuje już na początku żółtą kartkę. Myślałem, że będzie może rage quit.
której tak by mi nie dał punktów, tak to fajnie EA wymyśliła. No dobra, postarajmy się uderzyć. No, słabe uderzenie. Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego zawodnicy odsuwają się od piłki. Ja tego nigdy nie potrafię w tej grze zrozumieć. Dlaczego oni tworzą takie korytarze, dlaczego oni odsuwają się od piłki. I ja potem nie mam wpływu na to kompletnie, a dzieją się takie rzeczy. I nie wiem, bo tak nie dzieje się w każdym meczu, ale zazwyczaj w tym, w którym przegram i w którym moja drużyna zachowuje się jak kupa, dosłownie jak kupa. Dla mnie w FIFA nie ma losowości, dla mnie w FIFA są jakby scenariusze meczy. Albo wygrywasz, albo idzie ci cały czas pod górkę. Teraz zobaczmy, czy uda mi się pod to pole karne przedostać. Niby tak, ale mając przed sobą pustą bramkę, Han co robi? Przenosi piłkę nad poprzeczką. Chicharito, nie zawiedź mnie, Hernandez. Zawiódł. Dobra, kolejna dobra piłka do Hernandeza. Hernandez. Nie, ile jeszcze? Ja już tracę cierpliwość. Proszę, nie. Dobra, obronił, ale nie wierzę. Dobra, do trzech razy sztuka. Hernandez trafia. To było takie uderzenie już od niechcenia, bo zdeczka mi ręce opadły po tym, co widziałem. 1-1, mecz zaczyna się na nowo. Dajmy szansę FIFA. Może coś tutaj się jeszcze normalnego zdarzy, a nie sytuacje niestworzone. Ło, to się nazywa brameczka. Han! 2-1, 36 minuta, niespełna 10 minut potrzebowaliśmy, by wrócić do tego spotkania. Troszeczkę długo przymierzał się do tego strzału mój niemiecki snajper, bo może mogliście sami zauważyć, że ten pasek oddania strzału już wcześniej powędrował w górę, ale być może szukał odpowiedniego miejsca do uderzenia, no, znalazł je i idealnie trafił w bramkę. Wow, teraz niczym kot rzucił się bramkarz. Koniec pierwszej połowy. Widzę, że skończyła mi się bateria w aparacie niestety. No ale wytrzymacie jakoś bez mojej twarzy przez tą drugą część tego meczu, który wygrywamy na razie 2-1. Zobaczymy, jak będzie w drugiej części tego spotkania. No, miejmy nadzieję, że uda nam się trafić kolejne bramki, które uspokoją taką grą na pewno nie nasz zespół. Świetne teraz podanie do Hernandeza i jest 3-1, a więc bramka zdobyta. Tak cieszą się napastnicy naszej drużyny, Han i Chicharito. 10 z 9 jak najbardziej pasuje. Goalkeeper bez szans i zbliżamy się do 3 punktów w tym meczu. Pięknie o piłkę powalczył Han, zobaczymy, co wykombinuje Niemiec. Jeden dobry zwód, podanie, oddanie piłki, świetnie to zrobili, uderzenie, słabe. Formalność, 4-1 w 90 minucie, a właściwie w doliczonym czasie gry bramkę kolejną dla naszego teamu zdobywa Chicharito Hernandez. Nie wiem, czy to nie jest czasami hat-trick w wykonaniu naszego meksykańskiego snajpera. Piłka jeszcze odbiła się od słupka, no ale tym razem Batland skapitulował i tak, to jest trzecie trafienie naszego zawodnika. Groszek być może odblokował się teraz na dobre, taką mam nadzieję. 4-1, 3 punkty wędrują na nasze konto, na konto
Hernandeza, kolejny hat-trick i oczywiście futbolówka, którą bierze ze sobą na pamiątkę. Takim rezultatem kończymy też dzisiejsze zmagania naszej drużyny. Jeżeli odcinek się Wam podobał i chcecie więcej Ultimate Team na moim kanale, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym kolejnym materiałem, odcinkiem, czymkolwiek, co pojawi się tutaj. Link do mojego fanpage'a również w opisie. No, 12 strzałów celnych, tylko 4 bramki. To martwi, martwi mnie moja skuteczność w tej grze. No ale nie załamujmy się, w kolejnym meczu walczymy o awans do Ligi 6, tymczasem żegnam się z Wami, no i do usłyszenia i zobaczenia kolejnym razem, cześć!